Dzień dobry kochany, dzisiaj bardzo ciekawy kwas, kwas shikimowy, wszechstronny, jednocześnie intensywny, konkretny w swoim działaniu, ale co ciekawe może być stosowany przez sery suche i wrażliwe. Dlaczego? Oglądajcie dalej. Kwas shikimowy, skąd taka nazwa? To jest kwas, który jest pozyskiwany z anyżu gwiaździstego, czyli dokładnie to, co myślicie, z tej przyprawy, która często jest wykorzystywana chociażby w okresie świątecznym, czyli z takiej przyprawy korzennej o charakterystycznym zapachu i ta gwiazdka anyżowa nazywa się shikimi i stąd kwas shikimowy. Co jest takiego ciekawego w tym składniku? Otóż jest najdelikatniejszym z kwasów AHA. I w zależności od stężenia może złuszczać lub nawilżać. Do 5% będzie działał bardziej nawilżająco, a powyżej 5% wyraźnie złuszczająco. Skąd to się bierze? Przede wszystkim jego cząsteczka jest bardzo duża, bowiem, słuchajcie, w porównaniu do kwasu glikolowego, kwas szykimowy ma 174 gramów na mol, a kwas glikolowy 78 kwas salicylowy 138 czyli zobaczcie ta cząsteczka jest naprawdę spora przez to on nie przenika do skóry tak bardzo bardzo szybko tylko powolutku dlatego jego działanie jest delikatniejsze dodatkowo jeszcze pka czyli ta moc kwasu jest również dosyć wysoka bo 4,48 w porównaniu do innych kwasów to jest zdecydowanie na górze w tabeli dlatego Jednocześnie nie mamy efektu drażniącego i szybkiego przenikania. Ale właśnie to, co wspomniałam Wam, w zależności od stężenia, słuchajcie, do pomiędzy 0,5 a 5%, czyli w niewielkim stężeniu, wykazuje już bardzo wysoką skuteczność w regulacji pracy gruczołów łojowych, znakomicie sprawdza się przy cerach trądzikowych, jest świetną alternatywą dla osób nietolerujących salicylanów, więc może być znakomitym zamiennikiem a porównuje się właśnie jego działanie do kwasu salicylowego. Rzeczywiście on tutaj zapobiega przede wszystkim gromadzeniu się nadmiernej, nadmiernej ilości martwych komórek naskórka w warstwie rogowej, zapobiega rogowaceniu ujść mieszków włosowych, tym samym zapobiega tworzeniu się mikrozaskórników, które są punktem wyjścia w różnorakich trądzikach. Każdego rodzaju w zasadzie, w szczególności właśnie tych trądzików najbardziej popularnych, czyli w trądziku zaskórnikowym, w trądziku pospolitym, y, krostkowo-krótkowym, ale również będzie zapobiegał rogowaceniu okołomieszkowemu. Więc jeżeli macie skłonność do rogowacenia okołomieszkowego bądź zapalenia mieszków włosowych, to kwas shikimowy również się sprawdzi. Co ciekawe, w 5-procentowym stężeniu jest porównywalny do 50% kwasu glikolowego. A doskonale wiemy, że kwas glikolowy ma malutką cząsteczkę, jest wyraźnie drażniącym kwasem i nie każda skóra będzie go tolerowała. Więc tutaj kwas shikimowy może być też zastosowany w takim aspekcie anti-aging, a jednocześnie nie będzie miał tego drażniącego działania. Dodatkowo, co jeszcze, jeżeli mówimy sobie tutaj o zapobieganiu tego rogowacenia w warstwie rogowej naskórka, on będzie też zapobiegał rozszerzonym porom, bo pamiętajmy, że rozszerzone pory są spowodowane przez dwie kwestie. Jedna to jest przede wszystkim rozszerzenie ujść mieszków włosowych na skutek gromadzenia się zbyt dużej ilości właśnie tych martwych komórek naskórka, a druga to jest zmniejszenie gęstości skóry z wiekiem. I dlatego wtedy te pory stają się mniej widoczne, bardziej widoczne. Jeżeli on sprawdza się zarówno w tej kwestii anti-aging, bo będzie tutaj pobudował skórę do restrukturyzacji, do przebudowy, będzie ją również zagęszczał, a jednocześnie zapobiega właśnie rogowaceniu, no to mamy zmniejszenie widoczności porów. Co dalej? To jest bardzo ciekawy kwas, kwas w kwestii. Terapii przebarwień. On będzie działał zarówno na plamy pigmentacyjne, pigmentacyjne, czyli te posłoneczne. Tutaj, jeżeli więcej chcecie się dowiedzieć o przebarwieniach, to odnoszę Was do mojego najnowszego materiału o przebarwieniach, gdzie dokładnie Wam wytłumaczyłam, jakie mamy trzy rodzaje przebarwień. I tutaj, właśnie przechodząc z powrotem do tego tematu, czyli sprawdza się przy plamach. Pigmentacyjnych posłonecznych, ale również w plamach pozapalnych, czyli jednocześnie zadziała na plamy, właśnie, które były przede wszystkim pojawiły się pod wpływem stymulacji promieni UV, ale również pod wpływem schodzącego już stanu zapalnego. On przepięknie będzie wyrównywał kolor skóry, bowiem jest inhibitorem trozynazy, czyli tego enzymu odpowiedzialnego w procesie melanogenezy, który to dokładnie też wytłumaczyłam właśnie w tym filmie. O przebarwieniach, czyli hamuje tyrozynazę, która to z kolei powoduje aktywność melanocytów, czyli komórek barwnikowych, i dzięki temu nie dopuszcza do wyrzutu tej, tego pigmentu. No i w rezultacie Melanocyty się uspokajają, co za tym idzie, rozjaśniają się przebarwienia, ale jednocześnie w ten sposób zapobiegamy powstawaniu kolejnych przebarwień. On również będzie działał silnie przeciwzapalnie. W związku z tym, jak mamy przeciwzapalne działanie, to też spowalniamy rozwój trądziku. Czyli nie tylko już działamy na rozszerzone pory, przeciwzaskornikowo, ale nawet już w trakcie, gdy powstanie ten stan zapalny. To kwas szikimowy będzie wyhamowywał go, czyli to jest też jego fantastyczne działanie. Dodatkowo, co jeszcze ciekawe, podobnie jak kwas salicylowy, on reguluje pracę gruczołów łojowych, ale bez takiego efektu przesuszenia. Z kwasem salicylowym, który uwielbiam i niejednokrotnie pod, tutaj podkreślałam jego fantastyczne działanie, jest taka troszeczkę, bym powiedziała, niewygodna kwestia. Można z nim bardzo szybciutko przesadzić. Bo i nawet regularnie stosowany dwuprocentowy kwas salicylowy już potrafi tę skórę przesuszać. Tymczasem kwas, kwas shikimowy ze względu na to mniej drażniące działanie, on reguluje tą pracę gruczołów, ale w troszeczkę takim bym powiedziała większym dystansie, czyli w troszeczkę dłuższym działaniu. Musimy poczekać na jego działanie, troszkę właśnie. W wydłużonym czasie aniżeli przy kwasie salicylowym, gdzie często jest tak, że po zastosowaniu już jednokrotnym zauważycie następnego dnia takie ściągnięte pory, tu przy kwasie salicylowym chwilkę dłużej trzeba poczekać, ale to nic nie szkodzi. Ta cierpliwość zostanie wynagrodzona, bowiem właśnie dzięki temu, że ma delikatniejsze działanie, to nawet tam, gdzie mamy cerę nawet po y, chociażby izotretinoinie do ustnej, bądź mamy zaburzony płaszcz hydrolipidowy. Kwas szikimowy może być wprowadzony, bo nie zrobi tej skórze krzywdy. Jeżeli będzie jednocześnie połączony na przykład w jednej formulacji, chociażby z kwasem laktobionowym, czy z glutationem, to mamy świetne y, działanie, jednocześnie nawilżające, rozjaśniające przeciw przebarwieniom i przeciwzapalne bez efektu właśnie ściągnięcia skóry. I możemy jak najbardziej zastosować nawet przy tych skórach silnie przesuszonych po terapiach trądzikowych. Dalej, wykazuje znakomite działanie przeciwgrzybicze. Co w związku z tym? Może być zastosowany przy łojotokowym zapaleniu skóry, przy trądziku grzybiczym, przy trądziku różowatym, czyli tam, gdzie mamy duży udział grzybków. Bo znowu hamuje kolonizację, czyli rozrost grzybków właśnie odpowiedzialnych za aktywność w tych chorobach skóry. Ma również fantastyczne działanie przeciwłupieżowe, czyli znowu mamy tutaj udział grzybków i jednocześnie jak mamy przeciw, przeciwłupieżowe, to też przeciwświątowe. Kwas w ogóle ładnie łagodzi skórę i znowu tak jak wspominam bez tego efektu drażniącego właśnie ze względu na swoją dużą cząsteczkę i i wysokie pKA, czyli właśnie tą małą drażliwość. Co dalej? Pomaga przy odblokowywaniu ujść mieszków włos włosowych i gruczołów łojowych, czyli tutaj. To, co kiedyś Wam z kolei tłumaczyłam przy rozszerzonych porach i zaskórnikach, tak jak mamy ujście gruczołu łojowego, gdzie ujście gruczołu łojowego przebiega do mieszka włosowego poprzez łodygę włosa. Tutaj cały ten proces, kwas sikimowy będzie pięknie nam regulował. Czyli jednocześnie właśnie będzie regulował wyrzut łoju, zmniejszał widoczność porów. Z, zmniejszał lejek już łojowy w głębi na skórka, ale już przy ujściu, y, 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 przepraszam, przy ujściu mieszka włosowego będzie też zwężał to światło. W związku z tym pięknie tutaj ta skóra jednocześnie zyska i na zmniejszeniu błyszczenia, ale również w kwestii wyglądu, tak? bo będzie pięknie wyrównana struktura skóry. Y, co dalej? Tutaj, w zależności od tego, w jakim stężeniu, tak jak już wspomniałam, będzie użyty, tak możemy go świetnie zastosować i może być zastosowany zarówno przy skórach młodych, jak i skórach dojrzałych. Kwasikimowy szczególnie bym poleciła, właśnie cerom dojrzałym borykającym się z trądzikiem dorosłym, tam gdzie mamy już ten trądzik przewlekły i często kwas wtedy, chociażby salicylowy. Ja tak dzisiaj Wam przedstawiam takie porównanie, bo w moim mniemaniu, właśnie tu bym porównywała, jeżeli chodzi o zamiennik, to porównywałabym właśnie kwas szykimowy najbardziej do tego kwasu salicylowego w kwestii jego działania, bądź właśnie do kwasu glikolowego, jeżeli chodzi o działanie to anti-aging. Dlatego tak dzisiaj tutaj takie działanie porównawcze. I teraz, jeżeli chodzi właśnie, mówię o tych, mówiłam o celach dojrzałych, w trądziku pospolitym, w trądziku dorosłym, to właśnie kwas szikimowy sprawdzi się świetnie, bo znowu w, powtórzę, bez tego efektu przesuszenia, Dając nam pobudzenie tej skóry do przemiany komórkowej, do tego metabolizmu. W związku z tym, połączony jeszcze z innymi kwasami, on jeszcze będzie tak działał sebostatycznie, czyli przeciw właśnie zbyt dużemu wyrzutowi łoju, będzie regulował pracę gruczołów łojowych, przeciw temu błyszczeniu, pięknie zmniejszy widoczność porów, jednocześnie poprawi właśnie strukturę skóry, ale będzie też działał. Spowalniający, jeżeli chodzi o proces starzenia. Fantastycznie też rozświetla skórę. To, co już wspomniałam tutaj w kwestii terapii przebarwień, to jest jedna rzecz, ale on dodaje takiego blasku. Ja to zawsze tak ładnie kojarzę, ja nie wiem dlaczego, znaczy ładnie, ja to zawsze tak kojarzę, że anesz gwiaździsty yy, kojarzy mi się momentalnie. Jak, jak myślę anesz gwiaździsty, to. Sama już ta przyprawa, ta roślina momentalnie kojarzy mi się właśnie z takim rozświetleniem. Ten jego ciekawy kształt, nie wiem dlaczego, momentalnie nasuwa mi takie skojarzenie, więc też możecie od razu tutaj sobie kojarzyć jego działanie. I tak w istocie jest, bo faktycznie Annysz, przepraszam, kwas szykimowy dodaje skórze blasku. To nawet nie tylko, że on jest tym inhibitorem, to ale właśnie jeszcze przepięknie dodaje yy, ten efekt właśnie poprzez wygładzenie i poprzez rozjaśnienie skóry. Dodatkowo co jeszcze bardzo ciekawe, działa dezodorująco, likwiduje przykry zapach i często jest dodawany też przy chociażby dezodorantach. Jeżeli ktoś ma problem z nadmierną potliwością, to kwas shikimowy również w tym względzie znakomicie się sprawdzi. Co ciekawe, jeżeli chodzi tutaj o łączenia go z innymi kwasami, to tak jak już wspomniałam wcześniej, Świetnie łączy się z kwasem laktobionowym, ale również z glukonolaktonem, z innymi kwasami AHA, jak najbardziej tak. Tutaj, w zależności od tego, co chcemy uzyskać, bo mogą być to różnorakie kwasy. Kwas szykimowy może być nawet łączony z kwasem glikolowym, wtedy podbijamy to działanie anti-aging. Może być łączony z takimi kwasami owocowymi, jak kwas winowy, kwas cytrynowy. Tu też mamy i działanie anti-aging, i działanie rozświetlające. Znakomicie sprawdza się w duecie z witaminą C. Mamy wtedy jeszcze większy efekt rozświetlenia, świetną antyoksydację, dodatkowo jeszcze. Tutaj ten efekt glow. Znakomicie łączy się również z laktoferyną. Warto o tym wspomnieć, y, szczególnie w aspekcie cer problematycznych, szczególnie przy trąciku różowatym, gdzie laktoferyna znakomicie się sprawdza w kwestii likwidacji rumienia, y, w kwestii łagodzenia skóry i zmniejszenia właśnie tych grudek i krostek zaczerwienionych takich. I tutaj w połączeniu z kwasem szykiemowym to jest znakomite, oraz y, sprawdza się w połączeniu z aminokwasami i antyoksydantami, bo podnosimy wtedy jeszcze ten efekt przeciwzapalny. I przyspieszamy gojenie skóry. Także możecie zauważyć, że ten niepozorny kwas, choć możecie już go kojarzyć, teraz tak bym powiedziała, bardzo pozytywnie. Bo jak pomyślicie Shikimi, anyż gwiazdkowy, to jakby dla mnie, do mnie się ten Anyż właśnie tak uśmiecha. Że tutaj mamy piękne spektrum działania i fantastycznie już w tej chwili naprawdę możemy wykorzystać Właśnie składniki aktywne pozyskane z anerzogwiaździstego. Więc jak najbardziej sięgajcie po kwas szykimowy. To jest jeszcze zaznaczek, kwas właściwie całoroczny, tylko w zależności od stężenia. Tutaj, jeżeli chodzi już o stężenie takie wyższe, powyżej 5%, to zostawiamy wtedy na jesień zimę. A do, tych kilku do tego kilkuprocentowego stężenia śmiało możemy bez problemu podchodzić przez cały rok. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to jak najbardziej oczywiście zadajcie mi je proszę w komentarzach, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia i w kolejną środę i w sobotę Także i oczywiście w Waszych komentarzach. Pozdrawiam Was gorąco, pa pa.